Kolejny druk. Są to drugi już jednoczytaniowe. Projekt w trybie jednego, czy zgodnie z paragrafem 34 ustęp 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1586 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Zmiana w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 rok dotyczy zwiększenia planów dochodów i wydatków w działach 801, 852, 854, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1586, w trybie jednego czytania, referuje pani dyrektor Okarmus. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały zawiera zwiększenie zarówno planu dochodów, jak i wydatków o kwotę 348 671 zł. Jest to związane ze zwiększeniem środków ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, realizacją programów unijnych, przyznaniem nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz otrzymaniem nagrody od Fundacji Tauron. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W trybie statutowym nie zgłoszono poprawek ani poprawek. Zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań.